do godziny 19. Serdecznie dziękujemy całej naszej reprezentacji. Będzie doping dla biało-czerwonych jutro? Że ja mam być rezerwowym, to będę i wcale się nie obrażam, ale ja ci powiem, Roman, wolałbym, żeby takiej sytuacji nie było, ale czuję, że Damian jeszcze dzisiaj pojedzie. Nie powiemy na razie wszystkiego o tej sytuacji. Myślę, że ci z Państwa, którzy interesują się żużlem od jakiegoś czasu, wiedzą, o co chodzi. Myślę, że kiedy będzie trzeba, to pojedzie i Damian Baliński i przywiezie ważne punkty. I tak naprawdę na ten złoty medal, w co wierzymy, zapracuje nie 5, ale 6 chłopaków. Bierzemy się, Roman, wobec tego za robotę. Pierwszy wyścig, za chwilę rozpocznie się ten wielki finał. Znowu w Polsce, 2 lata temu, wspominaliśmy to na początku naszej transmisji, było złoto we Wrocławiu. Prawie ta sama drużyna, nie ma tylko Piotrka Protasiewicza. Kolory kasków: Polska niebieski, Duńczycy białe, Anglicy czerwone, Australijczycy żółte. No i mówił Adam Skórnicki, pierwsze i czwarte, a więc Krzysztof Kasprzak i Ryan Sullivan. Patrzymy na ten... No i leci Krzysztof Kasprzak, wspaniale tutaj jest skoncentrowany. Nie widzi nikogo za swoimi plecami, bo jest tak daleko z przodu. Jest pierwsza trójka, Krzysztof Kasprzak. To nie tylko potwierdzenie oficjalne rezultatów. Drugi wyścig, znowu chcemy 3 punkty, Jarek. Już nie zrobi Kraft, mamy drugą trójkę, Hampel. Drugi na mecie jest Jason Kraft. Wygra start i założy się, pojedzie do przodu. Edward Kenneth, Nils Christian Iversen, Chris Holder i Tomasz Golob, niebieski kask, zewnętrzne pole. I Tomasz Golob zakłada wszystkich, tak jest. Znowu niebieski kask, biało-czerwony Kevlar na czele, ależ odjechał teraz. Rakietowo dopasowane są silniki naszych reprezentantów. Dobrze, bardzo dobrze, aż się już boję, czy nie za dobrze. Trzy kolejne punkty dla naszej drużyny przywozi Tomasz Golob. 2 punkty dla Nilsa Christiana Iversena. I już jest Krzysztof Kasprzak gotowy do rywalizacji w 7. odsłonie dzisiejszego finału. Kasprzak czy Adams? Kasprzak nie założył i Adams od razu szukał tej odsypanej ścieżki, pojechał szeroko, jeszcze szerzej Bjarne Pedersen, ale Krzysztof Kasprzak trzyma gaz. Bjarne pójdzie po dłużej, ale teraz wjechał przed niego Lee Adams. Kasprzak ucieka Bjarne Pedersenowi, no a Bjarne Pedersen, no właśnie, czy po raz kolejny zmaltretuje tutaj miejscowego matadora Lee Adamsa? Nie, Adams teraz przytrzymał krawężnik. Już pół okrążenia przed metą z ręką uniesioną w górze. Na pewno będzie reprymenda ze strony i taty, i Marka Ciślaka. Dziewięć wyścigów za nami mamy, proszę Państwa, nasza drużyna 21 punktów, 17 Dania, 14 Australia, 2 oczka wspominana Wielka Brytania. Fiesta już tutaj się rozpoczyna na stadionie. Widzicie Państwo, coś się tutaj dzieje. Za chwilę wyścig 10, Scott Nichols, Rune Holta, Nils Christian Iversen i Jason Graham. Taśma Krampa! Ależ to jest podwójne 0, proszę Państwa. Coś się dzieje. Triumfuje teraz publicznie.
publiczność na stadionie Alfreda Smoczyka, no ale nie można tak się cieszyć z czyjegoś nieszczęścia. To dzisiaj daje z siebie 100% to, co potrafi. Słyszysz, Tomku, ten komunikat, który tutaj troszeczkę zakłóca nam słyszalność między nami. Proszę Państwa, to od razu powiemy. Tomek, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Słyszeliśmy, że Damian Baliński jednak pokaże się dzisiaj tutaj leszczyńskim i nie tylko leszczyńskim kibicom. Rywalizacja o jeden punkt, znacznie ciekawsza od tego, co dzieje się. A i upadek Damiana Balińskiego. Przerwany na pewno będzie ten wyścig, leży Damian Baliński. Decyzja Antonego Steela nie spotkała się z aprobatą publiczności. Scenariusz dosyć słabo wygląda, ale teraz Bali pięknie, odważnie szykował taką akcję już na poprzednim wirażu. Szybko bardzo jeździ na wirażach, ale ci niewolny motocykl Damiana na prosty. Drugi na metę przyjedzie Bali, tak, brawa, brawa, brawa za to trzymanie gazu do końca. Po raz kolejny sponiewierany w dzisiejszym turnieju Lee Adams. To chyba najlepszy scenariusz, Roma. Niewiele brakowało, żeby Puka jeszcze Davey Watt wyprzedził. No to byłoby w ogóle idealne rozwiązanie. Zrobił to z pełną premedytacją, ale tam żadnego faulu nie było. Nie, to nie było na pograniczu faulu. Jak tutaj mawiacie w Lesznie, to jest Speedway. Dokładnie. Brawo dżungli, że ściany pomagają gospodarzom. No i co, wyprzedził na pewno Krampa, wejdzie po dłużej. Czy uda mu się tak szybko wyjechać? Tak, Krzysztof Kaszczak szaleje tutaj publiczność na Smoczyku. Krzysztof Kaszczak jest na prowadzeniu. Już tylko trójka jedzie, ale jak fantastycznie mimo wszystko Krzysztof Kaszczak podziękował teraz całej głównej trybunie pięknym ukłonem w czasie jazdy. No i Tomek, lecz! Tomasz Golob jedzie za plecami Sandersena. Coś się dzieje na Smoczyku, tysiące biało-czerwonych flag w górze. Tomasz Golob, ale wchodzi niebezpiecznie. Andersen zabraknie, musiał tam wykontrować maszynę. Scotty wyjdzie za chwilę przed kasą Andersena, aby wszystko wmieszał się jeszcze Adams. Tomasz Golob szuka przyczepności, gdzie tylko może. Tomasz Golob jedzie pewnie. Scotty Nichols jest przed kasą Andersena. Adams atakuje Andersena. Jeszcze Adams przywiezie duńskiego kapitana za chwilę za plecami. To się jeszcze nie udało, ale Tomek jest już daleko. Jest już daleko. I za chwilę zobaczysz żółto-czarną flagę. I jeszcze ma 330 metrów do przejechania. Ale on nie jedzie. On znowu wrzuł. Nie martwiliśmy się o to zero. Nie było się jednak, okazuje. Po co martwić Tomasz Golob? Jest w szczycie. On teraz będzie w szczytowej formie swojej radości. Dwa lata temu, kiedy przyjechał już po czwartej serii na pierwszej pozycji, powiedziałem, mamy złoto, sięgamy po złoto i to złoto wraca do nas i zabieramy na rok znowu puchar i szaleństwo w Lesznie i cała noc jest znowu i. Dla takich chwil, proszę Państwa, warto oglądać Speedway, warto za nimi jeździć po całej Europie. Dzisiaj mamy to szczęście, że jesteśmy na naszej pięknej wielkopolskiej ziemi. Tomaszowi Golobowi. Szaleństwo, resztki trąbek zachowane na ten najważniejszy moment całego wieczoru. Patrzmy, co tam się dzieje. Jarosław Kampel dostał od kogoś już flagę. Smutni nieco Australijczycy, no ale to nie był to ich wieczór. 29 punktów to troszeczkę za mało jak na taki tryb.